To jest epitafium. Epitafium to jest bardzo pięknie brzmiące polskie słowo. Znaczy nie polskie. Które jest nieodmienne. No tak. Znaczy odmienne, tylko że odmienia zawsze tak samo. Stroić, nie? To ładnie doda klimatu. To jeszcze lepiej. Jedną ręką twoją rękę, drugą za twój portfel trzyma. Zniesie za ciebie toast, później za plecami przeklina. Za duchu szpitalnego pokoju upewnij, że twe łoże jest wygodne, będzie śmiać się do łez i przeprowadzi cię na drugą stronę. Nie jest łatwo, czasem ręce można powrócić. Lecz mówią, że przecież nikt swej roboty nie lubi. Mówi, nie miej pretensji, że robię to dla pieniędzy, skoro nikt nie robi tego z dobroci serca. Anioł miłosierdzia. Miłość jest naprawdę tylko korzystną dla obu stron umową. Czasem musisz dopłacić, by ktoś ją zawarł z tobą. I każdy, którego spotykasz, pełni jakąś rolę. Proce, co wyznaczają przyszłość, i ten dziad, który ci wczoraj wskazał drogę. Jesteśmy pozostałością dawnych gwiazd i podróżujemy przez wszechświat od miliardów lat. Bo zapomnij o miłości, życie to tylko przesuwanie prochu z miejsca do miejsca. Anioł miłości. Człowieka można tylko ocenić w obliczu bólu i zgnilizny, bo tylko dureń może być w tym życiu szczęśliwy. I całe złoto i kosztowności, które w życiu posiądziesz prędzej czy później, przejmą je twoi wrogowie. Jest gdzieś piękna wioska pełna złota i miłości. Lecz nie zdążysz wejść na nią do końca wieczności. Bo ten czas jest okrutny, ten czas jest przeklęty, ten czas to prawdziwy morderca. Anioł miłosierdzia. Yeah.